No. Rafał Korasiewicz. Wyruszamy dziś o godzinie 10, czy za jakieś 2 minuty w turnę po Polsce autostopem. Kierujemy się w stronę Poznania, następnie do Zielonej Góry. Zahaczamy również o Guben, miejscowość w Niemczech. Potem w takiej miejscowości miniemy jak Wrocław, Kraków, Częstochowa, Lublin, Warszawa. To jest w sumie około 1500 km. Mamy nadzieję, że uda nam się tą trasę pokonać w 2 tygodnie i że 14 lipca wrócimy tutaj do Włocławka. Celem naszego turnieju jest promocja Włocławka, lokalnych produktów włocławskich, promocja samoorganizacji młodzieży i przede wszystkim promocja pomocy dla chorej na raka włocławianki, 35-letniej pani Renaty Ćkockiej, która potrzebuje 150 tysięcy na operację w Chinach. Dobra, to teraz powiedz mi odnośnie tego, jak się przygotowywaliście i gdzie będziecie spać, jak jest plan? Przygotowywaliśmy się w zasadzie tak naprawdę parę dni przed. To już takie zebranie wszystkich rzeczy, zrobienie listy, co jest potrzebne. Sam pomysł wpadł nam już pół roku temu, tak nam się wydaje. Pół roku temu stworzyliśmy wydarzenie na Facebooku i postanowiliśmy, że tak, jedziemy na pewno. A rok temu, podczas gdy jechaliśmy na Zbiczno Rock Reggae Festival, wtedy nam wpadł pomysł, żebyśmy pojechali sobie właśnie stopem, bo też jechaliśmy tam stopem, ale 100 km w jedną, w drugą stronę, tak wydawało nam się trochę mało, a jechało się całkiem sympatycznie, więc postanowiliśmy, że coś więcej. No i pół roku wystartowaliśmy z wydarzeniem na Facebooku, gdzie teraz mamy już prawie 600 fanów, więc to już jest bardzo dużo. No i z każdym dniem tak naprawdę dochodzą nowi. Będziemy spać u zaprzyjaźnionych organizacji, które są właśnie zaprzyjaźnione z projektem Włocławek, jak również, no jeżeli nam się nie uda, bo jeszcze nie mamy wszystkich miejsc dowiętych na ostatni guzik, to no, miejmy nadzieję, że nie będzie padać i że wszystko będzie ok. Mamy ze sobą śpiwory, mamy karimaty, namioty nie braliśmy, więc liczymy na dobrą pogodę i że będzie dość ciepło. Dobra. Ja zakładam to. Wow. To szary zakładam. Szary nie umiesz zakładać? Naciągać? Może ci pomóc, dobra. Teraz idziemy na turniej i rozpoczynamy oficjalnie polską prezydencję w Unii Europejskiej. Nie ciągnij fragi po ziemi. Czy w Polsce w sumie? Tak. Ale nie, polską prezydencję w Unii Europejskiej. Dobrze. No. Ja może zapraszam na kolanie. Właśnie. Tak wszystko z strasy. Ale idziemy tam. To ty powiesz. No. Dobra. Siema. Boże.